Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania, niedziela, tak jak i dzisiaj. Są dwaj przyjaciele, uczniowie Jezusa, którzy idą i rozprawiają. Idą zawiedzeni, idą coraz niżej, bo Jerozolima stoi zbudowana na górze. Natomiast jak się odchodzi z Jerozolimy, to trzeba zejść w dół. Jest to obraz ludzi, którzy przeżyli jakąś porażkę, rozczarowanie. Myśmy się spodziewali. Jeszcze kobiety nas przeraziły. Są to mężczyźni zalęknieni. Mężczyźni, którzy rozprawiają o tym, jakie to wydarzenie miało miejsce, które spowodowało w nich takie uczucia. Dobrze jest, że w ogóle zdecydowali się iść razem. Pan Jezus posyłał po dwóch. To zostało pewnie z woli Chrystusa, że byli bardzo zaprzyjaźnieni. I kiedy szli razem, mogli się po prostu wygadać. Głównym tematem tej rozmowy był Jezus Chrystus,
którego ukrzyżowano. Tam, gdzie przyzywana jest Jego obecność, kiedy się o Nim rozmyśla, kiedy się o Nim mówi, rozmawia, to Pan Jezus obiecuje, gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Pan Jezus po zmartwychwstaniu wchodzi do swojej chwały. Po grecku imię Kleofas znaczy chwała. Chwała, to znaczy Pan Bóg chce, aby ten człowiek oddawał w swoim życiu Bogu chwałę. Jednak schodzi w dół razem z bezimiennym uczniem i trudno znaleźć w ich wypowiedziach oddawanie Bogu chwały. Chwała to widzieć Boga, jak to napisał święty Ireneusz z Lyonu. Chwałą człowieka jest widzenie Boga, a chwałą Boga jest żyjący człowiek. W pewnym sensie ci dwaj uczniowie nie byli do końca żywi. Byli skupieni na sobie, nawet nie zauważyli Chrystusa, nie żyli pełnią życia. Nie dostrzegali, co ich dookoła otacza. I tak sobie szli, rozprawiali. Nawet kiedy przyłączył się do nich Chrystus i zadał im pytanie, o czym rozmawiacie, to odpowiedzieli mu pytaniem, ty jesteś chyba jedynym, który nic nie wie, co się wydarzyło w Jerozolimie. Nie zauważyli Chrystusa. To może się zdarzyć też i w naszym życiu. Kiedy idziemy do kościoła na mszę świętą, możemy przyjść i rozprawiać o różnych sprawach. Możemy rozmyślać w naszych modlitwach o różnych sprawach i w tym wszystkim może nie być Chrystusa. Kiedy szedłem do kościoła w swojej rodzinnej parafii, wyprzedził mnie ministrant i otworzył drzwi od kościoła i potem je zamknął, nie wszedł. To zapytałem go, kto jest w kościele? On powiedział, nie ma nikogo. Ojej, to Pana Jezusa już nie ma? A Pan Jezus to jest. Tak możemy się przyzwyczaić, że nie dostrzegamy Chrystusa. To tak jak jeden z księży opowiadał, kiedy prowadził rekolekcje dla dzieci z opóźnieniem umysłowym. I te rekolekcje były bardzo proste, bo trochę mówił o Panu Jezusie, ale przede wszystkim odpowiadał na pytania dzieci. Dzieci zadawały mu pytania. Jedno z dzieci zadało takie pytanie. Proszę księdza, jak to jest? My tak często chodzimy do kościoła, tak często się modlimy, chodzimy do spowiedzi i ciągle popełniamy te same grzechy. Jak to jest? I ten ksiądz nie wiedział, jak odpowiedzieć. Ale w pewnym momencie podniosła rękę dziewczynka, która wydawało się, że jest najbardziej opóźniona w rozwoju. A ona powiedziała tak, a ja wiem. Ten ksiądz zdziwiony mówi, jak wiesz, to powiedz. I powiedziała takie bardzo proste zdanie, myślę, że bardzo prawdziwe. Bo my przychodzimy na mszę, przychodzimy do spowiedzi, a nie przychodzimy do Pana Jezusa. I to jest chyba sedno naszego życia duchowego, żeby przyjść do Pana Jezusa. Bo nawet kiedy są spowiedzi, zauważmy, czy nie spowiadamy się z tego, że nie byliśmy z Panem Jezusem w niedzielę na mszy świętej, czy mówimy, nie byłem w kościele w niedzielę. To są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Można w niedzielę przyjść do kościoła jako turysta, jako człowiek, który sobie odwiedza różne zabytki, albo na przykład ktoś przychodzi po prostu w jakichś innych celach, bo zdarzają się nawet złodzieje w kościele. Więc to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spotkać Chrystusa. Święty Hieronim, który pod koniec życia wiele lat spędził, żeby rozważać, rozmyślać, przetłumaczył całe Pismo Święte na język łaciński. To tłumaczenie do dziś nazywamy Wulgatą. Napisał takie zdanie. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. W jaki sposób mogli ci dwaj uczniowie spotkać Jezusa, rozpoznać Go? Zaczęło się od, można powiedzieć, liturgii słowa. Ten cały opis pisma, ten opis wędrówki do Emaus może być podzielony na etapy mszy świętej. Są to etapy, których jest liturgia słowa, jest i Stary Testament, i rozważania, które mówi do nas Pan Jezus. Pan Jezus, kiedy mówi, powoduje Jego Słowo pewnego rodzaju egzorcyzm. To znaczy
pewne ciemności są rozpraszane. Zły duch, który wsącza w nasze serce jakąś złość, rozczarowanie, smutek, czy jakąś pretensję, czy jakieś wątpliwości, kiedy zaczynamy przyjmować Słowo Boże, zaczynamy go asymilować do swojego życia, do swojego serca, pojawia się pewnego rodzaju takie małe światło, coraz większe, wewnętrzne. I wtedy to, co uczniowie mówili, czy serca nasze nie płonęły, nie pałały, tak jak ten krzew gorejący, na który patrzył Mojżesz, właśnie pod wpływem słowa możemy się rozpalić. Eliasz, kiedy wszedł na Bożą Górę Choreb, widział trzęsienie ziemi, wielką burzę, i wiatr, wichurę, i pioruny, ale w tym wszystkim nie było Pana Boga. Dopiero kiedy przyszedł taki lekki powiew, Boża obecność, Boża chwała, wtedy powiedział: rozpaliłem się o chwałę Boga zastępów. Właśnie chodzi o to, żeby tak przyjść na mszę świętą, żeby pozwolić Bogu mówić do naszego serca, by to serce powoli zaczęło się rozpalać, żeby się zapaliło gorliwością, chęcią do zmiany swojego życia, żeby owocem wyjścia z tej mszy świętej było odwrócenie się od swoich grzechów. Zauważmy, że kiedy zaprosili Pana Jezusa do domu, to w tym momencie Pan Jezus zaczął prowadzić to spotkanie. Wziął chleb, połamał, zaczął rozdawać, najpierw pobłogosławił, czyli sprawował Eucharystię. Pierwsza nazwa mszy świętej to łamanie chleba. Spotykali się na łamaniu chleba. I kiedy poznali Chrystusa, dostali taką moc, że w tej samej godzinie jeszcze wrócili do Jerozolimy. My często przychodzimy na mszę świętą i wychodzimy jakby bez mocy. Diabeł chce, żebyśmy czasem tak się modlili, tak odprawiali różne praktyki, abyśmy potem byli tak zmęczeni, żeby się nam nie chciało ich odprawiać. Dlatego potrzebujemy pewnego klucza, który nam pozwoli otworzyć nasze serca, aby te nasze serca się napełniały mocą z wysoka. Żebyśmy się przemieniali, tak jak się przemienia chleb na ołtarzu, jak wino zamienia się w krew Chrystusa. Krew znaczy życie. Żebyśmy to Boże życie mogli przyjąć. Dzisiaj ten pierwszy dzień narodowego czytania Pisma Świętego, może jest to też zachęta do tego, żebyśmy pomyśleli o naszym codziennym czytaniu Pisma Świętego. O tym, że też czytanie wymaga pewnego wyjaśniania, pewnej egzegezy, bo jest przecież wielu badaczy Pisma Świętego, jest wiele sekt, które używają Pismo Święte i źle tłumaczą, przekręcają. Dlatego potrzebujemy, żeby razem z Kościołem, razem z całym dorobkiem 2000 lat ojców Kościoła czytać Pismo Święte, starać się zrozumieć, co Bóg do mnie dzisiaj konkretnie mówi i co to oznacza dla mnie. Święty Paweł w 10 rozdziale listu do Rzymian napisał, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Jeżeli nam brakuje wiary, to zastanówmy się, czy my słyszymy Słowo Chrystusa. A może częściej, przychodząc do domu, włączamy radio, telewizję, internet i wcale tam nie ma Słowa Chrystusa. Może czasem pod tymi wiadomościami czy jakimiś oskarżeniami są właśnie takie nastroje rozczarowań, które wzajemnie ze sobą nosili ci dwaj uczniowie i może się mogli nawet wzajemnie oskarżać. Mogli mówić, czy nie mogliśmy coś więcej zrobić, żeby on nie umarł, coś zaradzić. Żona Kleofasa prawdopodobnie była pod krzyżem, jak czytamy. Była Maria Magdalena, siostra Marii, Maryja i żona Kleofasa. Od swojej żony mógł się dowiedzieć, że jednak Jezus zmartwychwstał, żyje. Ale każdy z nas potrzebuje takiego osobistego doświadczenia, nie tylko wiedzieć, że Pan Jezus zmartwychwstał, że przeżywamy co roku święta wielkanocne, ale osobiście doświadczać takiego zmartwychwstawania duchowego z naszych słabości, z naszych grzechów, doświadczyć tego, że wiara chrześcijańska, wiara katolicka nie jest tylko jakimś zbiorem zakazów i nakazów. To jest życie, to jest przemiana życia. My nie jesteśmy religią tylko księgi. Judaizm i islam to są religie księgi, a my jesteśmy religią
słowa, które jest zapisane, ale które staje się ciałem na ołtarzu. Jesteśmy religią słowa wcielonego. Więc słowo nie tylko czytamy, nie tylko go rozumiemy, nie tylko wiemy, jakie są słowa Chrystusa, ale idziemy dalej, chcąc wprowadzić w życie, żeby słowo stało się ciałem i mieszkało w nas. Prośmy dzisiaj w tej Eucharystii, abyśmy odpowiedzieli na to wołanie Kościoła w Polsce, na ten pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, abyśmy chcieli uczestniczyć, czy to indywidualnie w czytaniu Pisma Świętego codziennym, ale też są różne wspólnoty, grupy. Na przykład najbliższą sobotę będzie przed Najświętszym Sakramentem Lectio Divina tu w Kościele. Jest to też czas czytania i rozważania Słowa Bożego na wzór Maryi, która uczy nas, że każde słowo należy przyjmować do serca, rozważać, jakby kołysać w tym sercu, przytulić do serca i przyjąć, tak aby stało się w naszym życiu rzeczywistością, abyśmy mogli całym życiem powiedzieć do Boga: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.